Okej, witajcie w kolejnym odcinku i zanim zaczniemy, chciałbym wam coś ciekawego pokazać. Co wydarzy się w drugiej walce? Jest to coś nietypowego, wy ocenicie, czy to był oszust, czy po prostu jakiś błąd. Ale dobrze, zapraszam do obejrzenia, co się stało. Okej, więc mamy przeciwnika i przechodzi mu parę zwykłych balonów i traci 5 życia, no dość normalnie. Ale później, kiedy mamy potężny super mój rush, to patrzcie, ile balonów przechodzi. Ile przechodzi. Wciąż przechodzą, wciąż przechodzą. A żyć traci. Ile? Zero. Zapraszam. Okej, witajcie. Kolejne wblunsy, kolejny odcineczek. Wakacje, wakacje i co? Tak jak mówiłem, chciałbym bardzo nagrać Random Free Bonanza. Dobrze mi szło. No to co? Spróbujmy kolejne. Choć pewnie tym razem już tak fajnie nie pójdzie. Bo zawsze to tak jest, że się wygrywa, wygrywa, nagle coś nie wychodzi. Choć ja wam mówię, wygramy to na pewno. Okej, okay, zero med... Oj, oj, ciuś. To jest... Darmowe 10 medali, ja nawet nie chcę skipować. A. Nie, bo super małpka to rzeczywiście będzie late game. Dobra, mamy noobka, tak mi się wydaje, naprowadzonego na late game. Robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak. Okej, okay. Czy on mnie kopiuje, czy on po prostu jest tak dobry? On jest okej, okay, tylko ma mało medali, jest jakimś tajnym smurfem, który po prostu jest świetnym graczem, tylko tego nie widać. Dobra, na razie nie chcę marnować kasy. No okej, okay. On tutaj coś dobrego kombinuje, albo to jest zupełny przypadek, że mu się to udaje. Dobrze więc. Okej, okay, zaczął wysyłać balony, w końcu bym powiedział. Dobrze. Jak zaraz wyślę, zacznie wysyłać różowe, to zacznę źle o nim myśleć. Ale chyba nie. Chyba jednak ma poziom nasz kolega. Ja chcę jak najmniej tracić czasu na stawianie wieżyczek, więc mogę tylko zrobić krótki upgrade taki i od razu wrócić do wysyłania ekonomii. Zaraz runda szósta, więc już powoli przestanę wysyłać, żeby od razu wysłać zielone, jak tylko nadejdzie runda. Okej, okay, od razu zielone zaczynamy. I mamy przewagę nad nim, choć on wysyła tylko czerwone, to nie wiem do końca co on robi. I zaraz będziemy mieli pieniążki na nasz specjalny bomb tower. Dobra, już pozbierajmy. I dobra. On też już go ma, czyli on jednak ogarnia. Nie wiem jak, zero medali, zero niczego, a tak ogarnia. Albo to jest jakieś jego nowe konto, zrestartował wynik. Albo nie wiem, co to za świetny gracz. I ja myślałem, że go nabiorę na late game, ale jak widać nie nabiorę. Więc muszę mu zrobić szybki raszyk mabów albo coś, bo inaczej jedna walka na cały odcinek i to niezbyt ciekawy late game. Runda tutaj, 10. On już stawia map maulery. Ja postawię może statek, tak, żeby był. Okej, okay, wyślijmy mu parę zebr, żeby zobaczyć jak sobie poradzi z zebrami. Chyba po to map maulera poznał, nawet... Nic mu zebry nie robią, pewnie nawet nie zauważył, że mu wysłałem coś takiego jak zebry. Dobra, nie ma nic pod kamo. Kamo. I wydaje mi się, że wygraliśmy. Tak to jest jak się nie patrzy kolego i tak to jest jak się ufa ludziom, że chce się late game. No dobra. Żartowałem. O, trafiłem chyba na dokładnie tą samą osobę. To miałem poprzednio.
O nie, z farmami to ja nie gram. O właśnie, bardzo mądrze. Jak ja na tej mapie nie grałem z miesiąc, a helikoptery nie gram, bo nie wiem, jak ja dobrze wykorzystać ich potencjał. Okej, late game. Good luck. Oczywiście musimy zacząć z moją niezbyt lubianą wieżyczką, czyli z tym oto panem. I co? A, jeszcze pierwsza runda, oczywiście. On idzie, jak widać, pod wieżyczki. Na pewno dobre są te podwójne, że tak powiem, no, gwoździe, raczej to są. Z głowy mi wypadła nazwa, ale takie śmieszne. No, zapomniałem niestety nazwy, ale tutaj jakże, że to jest nails, to co są u nich teoretycznie, to są gwoździe. Więc dobrze. On idzie pod wieżyczki dokładnie, pod sentrygany. Wydaje mi się, że tacy inżynierowie są o wiele lepsi, gdyż oni bardzo dobrze przebijają te balony. 8 balonów mogą przebić. A widzicie, jeden taki tutaj, jedna taka paczka czerwonych ma 8 balonów, czyli jeden taki strzał już ich nie ma. Więc to jest naprawdę, naprawdę dobre. A ludzie wolą jednak wciąż zwykłego inżyniera pod te wieżyczki. I dlatego bym dostawił tak. I teraz nawet możemy, jak dobrze mi się wydaje, różowego zdjąć na strzał od tych inżynierów. Okej, on idzie pod kasę, pod pułapkę, co w sumie też jest dobrym pomysłem, jakby na to nie patrzeć. Bo ten inżynier daje jednak kasę wtedy z tej pułapki. No to jest dobry pomysł. W sumie mógłbym na to pozbierać. Choć też chciałbym 1000 ekonomii. W sumie wydaje mi się, że ta klatka, nawet dając 1000 kasy i dobrze niszcząc balony, nie da nigdy tyle co ekonomia. Ale mogę się mylić. Jak widzicie, patrzcie ile daje. Długo zajmuje, żeby to się całe napełniło. A ja cały czas zwiększam ekonomię i patrzcie, przepełniona po tak długim czasie. I teraz już nie daje rady. To nie jest najlepsze rozwiązanie. Jak widzicie, lepszy jest inżynier pod te specjalne gwoździe. Oczywiście mogę się mylić, możecie uważać inaczej, ale na razie widzicie, taniej mi wyszło i daje jakoś radę. Dobra. Przydałoby się coś na metalowe, mimo że inżynier je niszczy, to bym wolał się upewnić i postawić sobie takich dwóch niki snajperów. Tak, żeby było. I coś pod rush. Więc tak, jedyne co widzę, co mogłoby być pod rush, to pod prawo nasz tutaj bloonshipper. O, zapominam tego pynkać. Okej, to na pewno pomoże. Okej, to ten upgrade za 10 tysięcy może nas uraszować od raszu. Dobra, albo mu wyślimy jakiś regen rush, co może być dobrym pomysłem. Zwiększmy sobie ekonomię do chociaż 1500. Dobra, sentry guny u wszystkich pomogą na pewno. I dobrze. Zaczął wysyłać nam balony, co mi się naprawdę nie podoba. Też zaczął robić bloomshippery, no to on kopiuje moją najlepszą taktykę. Dobra. No to wydaje mi się, że nie pozostało mi nic, tylko zraszować go najbardziej jak mogę. I to już jest koniec, kolego. Nie masz szans. Czemu nie dostał żadnych obrażeń? No nie, to jest niemożliwe. Czyżbyśmy mieli jakiegoś tutaj oszusta, czy po prostu mi się zbagowało? To niemożliwe, żeby nic nie dostał. No niestety, chyba mamy Mystera Oszusta, bo nie dostał nic.
Nic, jak widzicie. No to co? Gramy na osobę, która nie dostaje obrażeń. Zabawnie. Dawno nie grałem na żadnego oszusta. Długo, długo. Ale że widzieliście ten rush, ile przychodziło balonów? Rozumiem, że jest ten bug, ale bez przesady, proszę was, przecież chociaż jeden balon by przeszedł, chociaż, nie wiem, zasłania mi od nagrywania, ale widać, że nic nie dostał. I to jest właśnie problematyczne. Dobra, ten może być na first. Dobra, nie, mamy problem z kamą. Dobra, musimy was poulepszać. Wy się jednak przydacie. No i co? Nie wiem naprawdę, co się stało. Mam od niego... Mam identyczną w sumie obronę, a nie dostał nic. Nic nie dostał. 21 runda. I nie wiem, co by można zrobić. Gdyby mu wysłać tak dwa szybkie maby. A, on ma już tego. Bloom Chippera specjalnego. W sumie też powinienem takiego sobie załatwić. Świetnie. Dobra. Nie wiem, co się stało z tym rushem. Czy miał identyczną obronę, a ja bym takiego rushu chyba nie wybronił, więc nie wiem, co to miało być. I ma jakiś stokroć większy przychód, bo ma takie drogie wieżyczki, na których mnie nie stać. Dobra, mamy chociaż tutaj tego specjalnego, jak to się nazywa, no, kosiarkę, powiedzmy, mamy specjalną kosiarkę. Dobra, ja ci zomga wysyłam i tyle. Zobaczymy, czy sobie z zomgiem poradzi. Dobra, innej opcji nie ma. Jeżeli zomgiem sobie poradzi, to znaczy, że już nie ma nadziei i po prostu, no niestety z bólem, ale poddamy to. Zatrzymują bardzo dobrze tego maba. Ale nie wydaje mi się, żeby to było, że tak powiem, wystarczająco, co on nam wyśle. Dobra, zróbmy tak, sprzedajmy tych snajperów. Postawmy snajperów tych. No i to jest już koniec. Albo i nie. Gdyby nie to, że coś z nim jest nie halo. No i jak on to wybronił? To jest niemożliwe. No o, w końcu! Czemu on nie otrzymywał żadnych obrażeń? Widzieliście tamten rush, jak... Nie wiem, czy to słuszne, ale według mnie powinien dostać report. Zero wygranych, zero medali. Więc nie wiem, co to było. Możecie mi napisać, czy to mi był jakiś hack, czy coś, ale wydaje mi się, że nie wiem po prostu. Widzieliście, że mu przechodziły, mogę później pokazać wideo, ale dobra, to na razie by było na tyle i widzimy się w kolejnych odcinkach.